Dzisiaj chciałam nagrać filmik, żeby jeszcze raz wytłumaczyć, jak się wymawia to słowo. I wiem, że miałam o tym filmik już dawno temu, ale pomyślałam, że no lepiej to powtórzyć, żeby to było łatwiej dla Was, żeby to zapamiętać. I czemu to słowo jest takie trudne dla Polaków? To jest przez to, że na końcu mamy R, L i D razem. I po polsku my tego nigdy nie widzimy. I przez to, że nigdy nie mamy takiej litery razem po polsku, to często jak Polacy wymawiają to słowo, to mówią word. I jak słyszycie, często Polacy nie wymawiają ten L. To zamiast mówić world, tak jak się poprawnie mówi, to mówią po prostu word. I oczywiście to jest po pierwsze niepoprawne i po drugie to nie brzmi za dobrze. Często słyszę, że ludzie mówią coś takiego tak jak World War II. I ja sobie wyobrażam, że nie wiem, Hitler był bardzo zły przez to, że on przegrał grę w Scrabble i przez to on zaatakował Polskę i resztę Europy. To widzicie, że to trochę dziwnie brzmi, zamiast mówić world, jak ktoś mówi word. I oczywiście wiemy, że word znaczy słowo. Tak jak mówicie World War II, to jest, mówicie, nie wiem, tak jak słowo wojna? Tak, druga wojna słowowa albo coś takiego? To nie ma sensu. To teraz wytłumaczę, jak najłatwiej zapamiętać, jak się poprawnie wymawia world. I powiem tak, że po brytyjsku oni by tak troszeczkę inaczej powiedzieli. To znaczy, że ich r jest dużo miększe. Ale to nie jest tak, że to nie istnieje. To zamiast mówić world, to oni by powiedzieli coś takiego tak jak world. To słyszycie, że ten r tam jest, ale to jest takie inne po prostu. Ale oni na pewno by nie powiedzieli word, bo tak się nie mówi. To najlepiej podzielić słowo world na trzy części. To jak mamy W-O-R, to się czyta tak jak were. Na przykład where were you? To tak się czyta W-O-R, were. I potem mamy L i potem D. To jest were, L, D. World. I uważam, że jak podzielicie to słowo w taki sposób, to uważam, że będzie Wam bardzo łatwo, żeby poprawnie wymówić world. I tak jak mówiłem, że jak chcecie to mówić po brytyjsku, to po prostu musicie zrobić, żeby ten r było miększe. World. Coś takiego. To oczywiście, jakbyście mówili o II wojnie światowej, to byście powiedzieli World War II i nie World War II. Chyba słyszycie różnicę i chyba to ma sens, czemu to dziwnie brzmi, jak się nie mówi ten L. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że to Wam pomogło i teraz będziecie pamiętać, że to słowo się wymawia world. Dajcie kciuka do góry, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, napiszcie w komentarzach i też nie zapomnijcie sprawdzić stronę mojej książki davesameryki.pl. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!